chodził ulicami, człowiek poważny. Wciąż wyminał pierśni, czoło marszczył. Bogu widział tylko to, co ważne. A co ważne przecież jest poważne. Lecz przechodząc obok tej powagi, ludzie się z niej potajemnie śmiali. Niepoważnie brali go, bo przecież zbyt poważne jest czasami śmieszne. Człowiek mądry, myślał wciąż i mądre słowo głosił. Krzyczał głośno i unosił dłonie na przystanku albo na balkonie. Ci, co jednym uchem go słuchali, treści mądre drugim wypuszczali. Ciężko było mędrcowi zrozumieć, że na siłę mądrym być jest głupie. Co się podpierał płotem, pomoc im obiecał za 2 złote. A więc się zrzucili na eksperta. Grzecznie się ukłonił i powiedział: jak największy wdech panowie weźcie, nadmuchajcie 2 balony wielkie. Wieje wiatr, uniesie aż pod niebo, z dołu je zobaczyć będzie ciężko. Chłopcy, nie tej powagi trochę mniej.